Siemano, z tej strony Pokemon, a to jest już trzeci odcinek z Bibie 14. Zagrałem sobie mecze przed odcinkiem, takie towarzyskie. Pierwsze 5 do zmiany, pierwsze i drugie po 4 było. Nie wiem, pamiętam. A przecież te dwóch sięgają pierwsze punkty moim przeciwnikiem, więc... Jaki DPV. Już to zaczynamy poważnie grać już, ale socjeda. Griezmann ma środek. On napędza te wszystkie akcje. Dobra, gramy, pominiemy to. Golizman. No, lubię komentować takie spotkania jak dzisiejsze. I to jest urok bycia komentatorem. Fantastyczny widok, ciepło i nie płacimy za bilety. No i zaczynamy. Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Och, to źle. Valente Larrazabal. Ale siada. Uważać. No i przejęli w ostatniej chwili. Noż, kurde. Przechwyt, ale nie opanował. Czy to wykorzysta? Łoż, brawo. Już byłoby gol dla nich, to by było. Dobra pozycja do oddania strzału. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. No Griezmann, źle sobie przyjąłeś. Źle, źle, źle. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Griezmann, dobitka, pięknie. Brawo. Ależ to rozegrałem pięknie, proszę zobaczyć tylko. Ale świetnie rozegrana ta akcja, piłka umieszczona celnie w ramce. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Pięknie, brawo. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Blisko już do bramki. Próbuje wślizgiem. Nie doszło, to nie doszło. Obrona. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Ale żyd. Oj, ojcie. Jak on to zdyzował, proszę ja was. No, z tego miejsca można strzelać. A udało mu się odebrać piłkę. Brawo. I Griezmann. I gol, drugi. Drugi, brawo, jest, jest, jest. Ale to jest gwiazda, Griezmann. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery.
prawo, już jestem spokojny teraz. Och, faul. Czy będzie też kartka? Jeszcze co, do Griezmanna? Jest szansa! Aj, nie trafia! Hehe. Zwyczaj służy mu tylko do wsiadania do tramwaju. Czytelne podanie, zbyt czytelne. Gdyby to przeszło. Pedro Leon. Brawo, ładnie odebrał. Czy to wykorzysta? No, no nie wierzę. Tutaj wybijając tę piłkę. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści. Pedro Leon. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Czy to wykorzysta? O, brawo! O kurde, widzicie, widzicie, znowu trzeba grać. Dałem się za łatwo. Mamy powtórkę, spójrzmy jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Cóż za wspaniały strzał głową, piękna bramka. Uderzenie w stronę bramki. No i zez, zez. Będzie rzut rożny. Dobre wybicie główką. Aj! Nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Na ławce trenera. Jaka masakracja? W tym klubie zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi w nowym otoczeniu. No ma szczęście, że nie gra od razu o wielką stawkę, a tylko mecz towarzyski. No znowu jedźcie. Teraz się nie daje. No chyba nie do końca o to mu chodziło. O, mój. Co? Broni, to jeszcze nie koniec akcji. No, bramkarz, brawo. Ależ brawo za bramkarza teraz. No i komu? Zabrakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale to nie wystarczyło. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Dobrze ustawiony. Co my... Ale Żyd, obrona, co wy robicie? No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Zespół traci piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? No faul był, panie sędzio. No. Pedro Leon. Dobrze, wygrał to starcie. Przez bramkarza. No nie wierzę. No zastanawia się, czy nie strzelać. Dobra interwencja obrony. Vela. Griezmann. Były kontrataka. Griezmann kontra byłaby. Dobrze,
Aż! No i mają rzut rożny. Nie udało im się wykorzystać rzut rożnego i teraz rywal przy piłce. Przejęli piłkę. No nie, to nie było najlepsze wybicie. Trochę rozpaczliwe. A jeden dla nas po pierwszej połowie. W połowie mamy 2-1. Lecimy. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. No, 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 dawaj żółtą kartkę. Ojeju. Pokazał mu żółty kartonik. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Ludzie, żółtą kartkę mu dał i także nie czerwoną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ależ minął. Czy to wykorzysta? Uderza. Ależ to przeszło. Jak? Jak to? Jak to? Jak to? Jak to mogło nie wyjść? Gol, hat-trick, hat-trick. Hat-trick, Griezmann, yeah, brawo. Myślę, że chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali hat-trick. I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny róg bramki, praktycznie nie do obrony. Szkoda, że nie opanował tej piłki. A teraz nie przeszedł tak łatwo jak przedtem. Pedro Leon. On potrafi doskonale dośrodkować. Koledzy z zespołu już biegają w pole karne. Zmienił obrońcę. Brawo, teraz lecisz, panie. No znowu zdecydowałeś. Prowadzą, atakują, teraz nie udało się podwyższyć rezultatu. On drugi raz zdecydował już to. Tym razem zabrakło. Brawo jednak za skuteczne wymanewrowanie obrony. Dwóch rezerwowych wkracza do gry. Aj. Pedro Leon. Wypchał się. Odzyskali piłkę. Na prawej stronie jest nieobstawiony partner. Czy to wykorzysta? Wspaniałe podanie, ale szansa. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Zdążył. Ależ
niesamowity atak obrońcy. Przeszedł go bez problemu. Trochę się zachwiał, ale utrzymuje się na nogach. Brawo, brawo. Bronimy się jak możemy. Aj, teraz niewiele, niewiele. Za chwilę wznowienie gry od rzutu rożnego. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. Świetnie, udanie, wypiąskował w pole. Świetnie zagrał, czy to wykorzysta? Patrzcie, jak to pięknie zrobiłem, minąłem ich. Tutaj niewiele. Grają dzisiaj znakomicie jak w transie i to się podoba kibicom. Posłuchaj tylko tych śpiewów, nie szczędzą gardeł, ale wcale im się nie dziwię. Stracili piłkę. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Jest okazja! Ojeju! Wściekły na siebie, zmarnował taką dogodną sytuację. Trener dokonał... Zdezowałem kompletnie. Zawodnik rozrusza... Ale bardzo się prowadzimy. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. No spalony. Listek spalony. Brawo, brawo, lecisz. Griezmann po czwartą bramkę. Nie ma. Kto znowu kontuzję łapał? No, jeszcze co, nie bierz sobie piłki, tylko kudy. Bronić się. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć. Brawo. Czy to wykorzysta? No nie. Ojajaj. Załamany na tym niecelnym strzałem. Obrońcy nie odpuszczali mu do ostatniej chwili. Ależ nieludzko jest... Zwycięstwo, 3-1. Griezmann, cut trick. Jak mawia klasyk, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym nie jak zaczynają, ale jak kończą. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle. Można powiedzieć, że szkoda, że to już koniec, ale tak to już jest. Żegnamy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Patrzcie jeszcze raz pięknie te trzy brameczki. Pierwsza, druga. Ale to jeszcze gol tych przeciwników. I ta trzecia to tak zostawi wszystkich. I pudło. No to ja się z wami żegnam, więc co? Piękny mecz. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. No i na razie.